kultura nam podkłada różne właśnie cyfrowe usługi, oferty i tak dalej, bez względu na to, czy one są dla nas korzystne, czy niekorzystne. No nie jest fajnie, jeżeli nasze dziecko na przykład jest na TikToku i jak pokazują liczne badania, jest wciągane celowymi algorytmami w zachowania, które są dla niego niebezpieczne albo... I teraz no, można powiedzieć toksyczne, ale tak naprawdę toksyczne. Jeżeli ktoś z Państwa ma ten, ten luksus, że dopiero zaczyna, ma małe dziecko, to schować telefon przed nim i wychowywać go tak, żeby ono nie widziało tego używania. Oczywiście będzie widzieć u kolegów, u znajomych, w różnych miejscach, więc tak. I tak będzie, nie damy rady się zamknąć w lesie, to nie da rady, więc ono zobaczy, ale im później zobaczy, im później jego mózg, jego, można powiedzieć, będzie przygotowany, tym lepiej dla nas, także ile się da wytrzymać. Witam Państwa bardzo serdecznie na Polskim Forum Rodziców. Ze mną jest profesor Ryszard Stocki, psycholog, psychoterapeuta z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, autor wielu poczytnych książek, publikacji na tematy właśnie związane z wyzwaniami XXI wieku i światem cyfrowym. Panie profesorze, bardzo dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Panie profesorze, jak w tym świecie, w którym wszystko jest dzisiaj praktycznie digitalizowane, w którym następuje bardzo no, taka cyfryzacja wręcz galopująca, jak my jako rodzice możemy walczyć o uwagę naszych dzieci? To jest bardzo ważne. Ja myślę, że to, co jest kluczowe, to, że kultura nam podkłada różne właśnie cyfrowe usługi, oferty i tak dalej, bez względu na to, czy one są dla nas korzystne, czy niekorzystne. Tak? Czyli można powiedzieć, że fajnie jest kupić coś przez internet, zamiast iść do sklepu, rewelacyjne. Wygodne, nie trzeba wychodzić z domu. Tańsze, wygodnie, jeszcze od polskiego producenta często. Mógłbym tutaj wymieniać, zachwalać, a z kolei no nie jest fajnie, jeżeli nasze dziecko na przykład jest na TikToku i jak pokazują liczne badania, jest wciągane celowymi algorytmami w zachowania, które są dla niego niebezpieczne. I teraz no, można powiedzieć toksyczne, ale tak naprawdę toksyczne. Polecam tutaj takie dwa, Amnesty International robiło badania na temat TikToka, no i to rzeczywiście te algorytmy są tak zrobione, że nawet jak ktoś nie chce dostawać danych treści i tam zgłasza, że nie chce, to obliczono, że jeszcze więcej dostaje tych treści. To jest niesamowite. Kiedyś czytałem takie informacje, że w Chinach na przykład, czyli od producenta TikToka, tam podsuwa się dzieciom TikToki, czy te treści związane właśnie nie wiem, z nauką, z rozwojem, z takimi bardzo pozytywnymi rzeczami, mającymi wpłynąć dobrze na młodego człowieka, a nam tutaj na Zachodzie... Tak, czyli pierwsza i najważniejsza rzecz to jest umiejętność rozdzielenia to, co jest dobre, to, co jest złe. No i to już jest, to wymaga naprawdę głębokiej wiedzy. To nie jest takie proste, że ten i ten dziennikarz na przykład, czy ten i ten, on mówi w swoim imieniu, dobrego imienia broni, bo okazuje się, że tak naprawdę on pracuje dla takiego, a innego producenta, że próbuje nam wcisnąć jakąś rzecz, która jest dla nas niebezpieczna. Więc według mnie, to jest coś takiego, co dzisiaj pani, ta, która mówiła główny wykład początkujący, żeby sobie poradzić z całym światem cyfrowym, trzeba być niesamowicie silnie osadzonym w świecie realnym. Tak? Czyli nie wierzę w coś takiego, że jak ktoś powie, jakie są metody manipulowania w sieci. Fajnie, no, mam 6 metod manipulowania w sieci. Ale jak ja rozpoznam, że to jest manipulowanie, skoro ja nie wiem, nie znam historii prawdziwej. Jeżeli ja nie wiem, na przykład nie znam historii, nie znam literatury, sztuki,
nie wiem, co to znaczy być zdrowym, to na jakiej podstawie ja mam powiedzieć, że ktoś mną manipuluje lub nie? Powiedzmy, że... To jak rodzic ma się odnaleźć w takim świecie? No właśnie, jak rozpoznać te zagrożenia? No, czy to jest możliwe? Tak, jest możliwe. Na razie musi to robić na własną rękę, bo trochę, znaczy jest dużo instytucji, tutaj jest i Państwa Instytut, jest i macie też swoje... Staramy się właśnie, stąd też nasza rozmowa. Tak, no właśnie, staracie się edukować rodziców jak najwięcej. To jest absolutnie, jest takich miejsc dużo, więc to jest pierwsza rzecz, którą należy robić. Rodzice sami muszą się również edukować, czyli dopiero po takiej edukacji mogą stwierdzić, ale na przykład dzisiaj mamy ogromną konferencję na temat smartfona. No jest jedno z uzależnień obecnej naszej cywilizacji groźniejsze niż smartfony. I nie ma jeszcze konferencji tej wielkości na ten temat. Nikt o tym nie mówi. Wszyscy milczą. To jest cukier. Cukier powoduje uzależnienie u dzieci, otyłość, szereg różnych chorób. Ale o tym jakoś dziwnie się nie mówi, prawda? Pamiętamy, że cukier krzepi, prawda? Takie tylko coś tyle się... pamiętamy, tak? Tylko, że stan, można powiedzieć, dobra dawka potrzebna na przykład kobiecie to jest 25 gramów dziennie, a spożywamy, no Amerykanie to 140, 100, tam w każdym razie wielokrotnie więcej niż potrzebujemy. Ale właśnie i o tym nie mówimy, a o tym mówimy, prawda? Czyli to, co jest potrzebne, no to rzeczywiście naprawdę ten rodzic, to mówią niektórzy, że trzej jeść apokalipsy, tak? Czyli cukier, biała mąka pszenna i olej rafinowany, to są te rzeczy, które niszczą nasze zdrowie. Znowu, mało się o tym mówi. Teraz rodzic nie tylko musi być nastawiony na to, żeby uważać na smartfon, ale też uważać, co to dziecko robi, jak nie używa smartfona. I to oznacza, jakbym miał powiedzieć, tak, totalna zmiana stylu życia. I to na taki styl życia, ja bym nazwał go heroiczny. Bo to jest, i tego się, jeżeli chcemy w całej rodzinie zmienić styl życia, tego się nie da zrobić w pojedynkę. Rodzice nie pociągną, nie ma szans. To muszą się na to zgodzić dzieci. W różnym wieku tak im należy... A jak przekonać dzieci, to tak przecież sięgnięcie po smartfona jest proste, jest łatwe. On jest zawsze dostępny, w przeciwieństwie do rodziców, którzy często też są zmęczeni, są przepracowani, prawda? Dziecko zawsze może po tego smartfona sięgnąć. No i właśnie, tutaj jesteśmy w tym ważnym punkcie. Każda funkcja smartfona powinna być funkcją świadomie wybieraną i używaną. Tak? Czy ona nie powinna być automatycznie umieszczona w naszym obiegu, bo oczywiście zaraz się dajemy skrócić. Ja mam taki telefon, który ja mam dwa telefony. Jest taka opcja, nie będę tutaj robił reklamy darmowej, ale w niektórych sieciach może tak, telefonicznych, można sobie na jeden numer wziąć dwie karty, włożyć do dwóch telefonów. Jest jeden taki telefon i mamy smartfon drugi, prawda? I teraz, gdybym dzisiaj był rodzicem małych dzieci, już niestety, moje dzieci są, znaczy nie wiem, niestety, myślę, że dobrze, że już są duże. Najstarszy ma już 19 lat, więc to już są w wieku studenckim, co najmniej. Natomiast gdybym był teraz rodzicem, to przy dzieciach bym używał tylko takiego telefonu. Czyli nie pokazywać dzieciom, że my jako rodzice korzystamy... No to skąd dziecko ma wiedzieć, że to nie jest dobre? I takie telefony powinien mieć. Natomiast ten smartfon, potem są różne etapy. Potem dziecko może dostać telefon, bo tutaj nie ma... No właśnie, wprowadzać w ogóle dziecko w ten świat technologii cyfrowej? To jest, no tak jak wszyscy mówią, no, profesor Spitzer mówi, że od 13 roku życia w ogóle o czymkolwiek możemy mówić, prawda? Badania tych różnych gremiów pediatrycznych od 10 lat, najwcześniej. Także są te różne badania, które pokazują, bo inaczej robimy dzieciom krzywdę. Problem jest, także tam od 10 roku życia to jest bodajże tylko godzina, prawda? I tak dalej, tam się zwiększa, więc jest jakaś taka presja ze strony otoczenia, ale my mówimy w tej chwili o telefonie. Natomiast idealnie by było, jeżeli to nie ma być presja, jeżeli ktoś ma jeżeli ktoś z Państwa ma ten luksus, że dopiero zaczyna, ma małe dziecko, to schować telefon przed nim i wychowywać go tak, żeby ono nie widziało tego używania. Oczywiście będzie widzieć u kolegów,
u znajomych, u różnych, w różnych miejscach, więc tak. I tak będzie, nie damy rady się zamknąć w lesie, to nie da rady, więc on zobaczy, ale im później zobaczy, im później jego mózg, jego, można powiedzieć, będzie przygotowany, tym lepiej dla nas. Także ile się da wytrzymać, natomiast cały czas tłumacząc, wiesz, inni używają, ale oni może nie wiedzą, że to jest niezdrowe. Trzeba z dzieckiem rozmawiać, bardzo dużo im to tłumaczyć. Myśmy mieli, byśmy wychowali, do różne inne rzeczy również były i pamiętam, że jak dzieci bardzo, tam kwestia zdrowego, niezdrowego jedzenia, no to... No właśnie, bo porównał pan higienę cyfrową do jadłospisu, do diety. Tak. No to na przykład dziecko dostawało to, słuchaj, ponieważ tak zależy, weź przygotuj referat na spotkanie rodzinne, bo mieliśmy takie spotkania, było nas dużo, na temat wpływu, na przykład, co to są wolne rodniki, dlaczego oleje rafinowane właśnie nie mają i jakie oni mają wpływ i tak dalej. I jakby w ten sposób dzieci się uczyły. Mieliśmy taką szkółkę niedzielną, gdzie uczyliśmy się różnych rzeczy, których w szkole się nie mogły uczyć dzieci. To jest taki, daje taki przykład, co można robić. Oczywiście to wymaga naszej uwagi, zainteresowania i jak dzieci widzą to zainteresowanie, no to one są zachwycone w ogóle. Tyle, że oczywiście rodzice też się męczą czasami, też nie mogą, tak jak mówiłem na tym spotkaniu, dlatego fajnie jest, jak jest tych osób więcej, no idealnie, jak są jeszcze dziadkowie, którzy mogą też ciekawe historie opowiedzieć. No, gorzej jak u nas dziadkowie działali, czy myśmy mieli z zasady, wtedy były inne czasy, więc myśmy mieli z zasady nie zero smartfona, tylko zero telewizora. Myśmy nie mieli telewizora przez kilka lat. No i dziadkowie mówią, jak wy możecie żyć bez telewizora? No i w prezencie dostaliśmy telewizor. Teraz jak dzieciom wytłumaczyć, no my szybciutko do tego dokupili wideo i okej, telewizor tak, ale to na naszych zasadach, kasety, wtedy jeszcze najpierw były kasety, potem był odtwarzacz. No właśnie. Czyli wszystko, cokolwiek dzieci oglądały, było najpierw oglądnięte przez nas. Mieliśmy swój ranking gwiazdek i od ilu lat można oglądać i tak dalej, wszystko co oglądać. Ostateczności, bo nie zawsze się da, no to siadaliśmy razem i ewentualnie, oczywiście jak to zwykle bywa, no zdarzały się historie, poszedłem na film dziecięcy, rodzinny z jakimś tam już nastolatkiem, wtedy pamiętam i wychodziliśmy prawie z kina, bo tak zaskakujący tymi treściami negatywnymi, tak. Ale to nawet w opisach, bo jest coś takiego, taka strona IMDG, która opisuje różne filmy i tam jest parental guidance, czyli takie rady dla rodziców przy każdym filmie, co na tym filmie jest, opis filmu, czy jest, jakie są sceny i tak dalej. Można się posiłkować, wybierając produkcję. Można tutaj... W pana wypowiedzi padło jedno ważne słowo, zasady. Zasady to też jakieś granice. Na ile to jest ważne w wychowywaniu dziecka? No myślę, że bardzo ważne. Trzeba to strasznie mądrze robić. Bardzo łatwo mamy doświadczenia również negatywne trzymania tych granic, bo dzieci też dostają różnego rodzaju, możemy się dostać, starcie ze szkoły, z różnych instytucji zewnętrznych, w związku z tym tutaj idealnie by było jednak mieć kontakt z dzieckiem i te granice tłumaczyć, wyjaśniać. Wszelkie działania siłowe są tutaj bardzo trudne, natomiast co innego siłowe, co innego przymus. Ktoś powiedział, mi się wydaje, że bardzo mądrze, że bez przymusu nie ma wychowania. Znaczy, że nie da się tak zrobić, bo ludzie są leniwi. No generalnie wolelibyśmy, żeby było nam wygodnie, a w wychowaniu najczęściej chodzi o to, żeby stworzyć dyskomfort, żeby było niedobrze, niefajnie. No, jakbyśmy wzięli teorię Kazimierza Dąbrowskiego. Ale niefajnie dla nas rodziców, a nie dla dzieci, prawda? I jedno i drugie, bo to tak naprawdę nie jest zabranianie dziecku, które chce bardzo coś. I my mówimy, nie, sorry, no nie dostaniesz tego. To powoduje u niego. Nie jest trudne. U dziecka jest to trudne i dla nas trudne. Jeżeli dziecko, tatusiu, proszę, weźmie na rączki, ja widzę, że nie ma powodu, a ja już ledwo z kręgosłupem, prawda, wyrabiam. Muszę mu odmówić, mi jest przykro i to jest tak, ale to jest, wychowanie polega na tym, że i rodzicowi, i dziecku jest przykro, ale potem mamy piękne dzieci, które się nie boją. Ja pamiętam, jak
trzeba było wynieść śmieci, mój syn mówi, idziesz wynieść, ale ja się boję. To trudno, możesz się bać. I on taki był strasznie zestresowany, no, przeżywał niesamowicie, bo trzeba było do środka ogrodu, do kompostu gdzieś tam pójść, w pociemku. Potem jak skończył 18 lat, napisał do nas list, którym dziękował za różne rzeczy w naszym wychowaniu i między innymi również na przykład to, ale różne rzeczy, które myśmy dawali przykrość, okazało się było czymś, za co on nam dziękował. W związku z tym ja myślę, że to warto robić, tylko trzeba czasami dłużej poczekać. No z niektórymi rzeczy to dopiero aż będą mieli swoje dzieci. To wtedy dopiero wtedy zrozumieją pewne rzeczy, prawda? Dopiero wtedy, także to różnie bywa. Tak? Generalnie ktoś powiedział, że macierzyństwo i bycie rodzicem no nie jest dla miękkich, to jest dla twardych ludzi. Więc to, i ja myślę, że wtedy, ale wtedy dzieci mają, nawet jak im zabronimy, nawet jak jest dla nas dziecko wściekłe, to one wiedzą, okej, okay, ale tam jest ten mur, ale to jest mur, ktoś powiedział, jest punktem oparcia. Ja mogę teraz, tak jest, ale jak będzie problem, to ja mogę przyjść do ojca, do matki i wiem, że od nich dostanę wsparcie. Natomiast jak to jest taki rodzic, który wszystko pozwala na wszystko, nie mamy do niego zaufania, to ma dużo też takich głębszych pokładów i dzieci wcale nie lubią takich rodziców, bo bardzo często teraz jest takie swobody, żeby dawać ogromną swobodę dzieciom. Pamiętam, że kiedyś nasz sąsiad miał takiego małego pieska i ten piesek czuł się odpowiedzialny za cały dom. On biegał dookoła, jak pies biega wokół czegokolwiek, ludzi, no to się uważa tam, a to był mały piesek i on po prostu miał nerwicę, bo on nie był w stanie wyrobić. Ja myślę, że trochę też dzieci, oni chcą kontrolować nas, rządzić światem, ale nie są ani przygotowane jakby anatomicznie, fizjologicznie, mentalnie, wiedzą do tego, żeby rządzić rodzicami. W związku z tym to się źle kończy po prostu i takie dzieci mają właśnie depresję, nie widzą sensu i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko, co się jak znaleźć w sobie tę siłę jako rodzic? Jak ja mogę jako rodzic znaleźć sobie tę siłę właśnie, żeby dziecku granice stawiać, żeby od dziecka wymagać, no i żeby przyjąć tę postawę, jak pan powiedział, heroiczną? No jest, jak po pierwsze jest tak, że jest wzorcem. To jest, ja jak czytamy, nie wiem, jak poradziłbym na przykład, nie wiem, lekturę zasad wychowania rabiny Zamojskiej, albo jak to kiedyś się robiło, no przecież zawsze były trudne dzieci. No było dwóch, nawet w opowieści o synu marnotrawnym, no było dwóch synów, jeden poszedł, jeden został, obydwaj potem się okazuje niespecjalnie. Więc oczywiście szukać inspiracji wstecz, również Biblia jest tym, nawet jakby ktoś nie był wierzący, to ilość porażek wychowawczych w Biblii jest dla nas też ucząca, ale potem mamy te stare, dobre szkoły i potem mamy, ja przepadam na przykład za czytanie wspomnień, szczególnie takich wspomnień ludzi, jak wychowywali wtedy. Ignacy Paderewski opowiada w swoich pamiętnikach na przykład historię, jak oszukiwał tam grupę starszych panów wieściami o tym, jak to jest wspaniale na froncie rosyjskim i tak dalej, i tak dalej. On przychodził, dawał im tam te wiadomości, no i w pewnym momencie ci panowie, którzy nie mogli dojść do miasteczka, bo on jeździł, dowiedzieli się, jaka jest prawda, że to w ogóle... No i dostał takie lanie, które dzisiaj byłoby niemożliwe, ale on to wspomina jako wdzięczny ojcu, że ojciec dał to lanie za coś takiego. I taki, to było taki zdrowe, można powiedzieć, sposób patrzenia na to. I myślę, że to teraz już oczywiście to nie jest, ja bym powiedział, że nawet nie jest potrzebne, bo jest tyle sposobów takiego ukarania dziecka. Jednym z takich naszych w domu było, słuchaj, okej, no to powiedzcie, jaką karę wy uważacie, chcecie sobie za to, co żeście zrobili. Powiedzmy, to też uczy odpowiedzialności dziecka. I muszę panu powiedzieć, że prawie zawsze ta kara była bardziej surowa niż tą, którą wy chcieliście dać jako rodzice. Tak, niż tą, którą myśmy dali. W związku z tym dzieci mają poczucie sprawiedliwości, tylko je oczywiście należy rozwijać, rozbudowywać, ale nie jest to łatwe. I na dodatek jest bardzo dużo takiego
złej pedagogiki w sieci, w różnych miejscach. I na to musimy uważać. Na to trzeba uważać. No i to, co jeszcze by się chciałbym powiedzieć, że żeby uważać, że trochę jest tak, bo mam taką, jak mam do czynienia z psychoterapeutami, to bardzo często psychoterapeuci czynią winnymi rodziców. Mhm. Skoro on się uzależnił od pornografii, to coś tam musiał, on nie mógł, nie miał wzorców, nie miał domu i zaczyna się wgłębianie, czy terapeuci wgłębianie relacje się z rodzicami, na wczesne dzieciństwo. I zaczyna się cała historia. Nie bierze się pod uwagę faktu, że tak naprawdę sieć jest tak zrobiona, że nawet najzdrowsze dziecko, najsensowniej wychowywane, porządnie, zgodnie z wartościami, może zostać skuszone w tej sieci. Jest bardzo dobra książka Filipa Zimbardo i jej takiej asystentki Calone, Gdzie dzieci mężczyźni. Polecam wszystkim przeczytanie tej książki. Tam jest historia właśnie chłopaka, który mówi: miałem rewelacyjnych rodziców, miałem zawsze, wszyscy byli dostępni, kochający i uzależniłem się do pornografii, bo najpierw zacząłem, po trochu poszedłem dalej. I mi się wydaje, że trzeba o tym pamiętać. Mi się wydaje, że za dużo psychoterapeuci jakby obwiniają rodziców. Otoczenie, środowisko, a za mało problemów szukają. Tak, że w toksyczności. No jak puszczą gaz, człowiek się źle czuje, głowa, to po prostu jest gaz i trzeba się skupić na tym gazie i jak go odciąć, a nie na tym, czy przypadkiem to nie ja jestem winny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor Ryszard Stocki z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo.